Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w rozdziale trzecim. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu zostały uruchomione serwery i za chwileczkę kupimy sobie 100 stopni karnetu. Ale żeby nie było wam smutno, że tylko ja sobie kupuję karnet bojowy, postanowiłem, że zrobię dla was konkurs. I w dzisiejszym odcinku, moi kochani, wszystko zależy od was, ile karnetów bojowych wam rozdam. Za każde 2000 łapek zostawione pod tym filmem rozdaję jeden karnet bojowy w następnym odcinku. A żeby wziąć udział w takim konkursie, wystarczy strzelić łapkę w górę, wpisać kod Fare do sklepu, no i w komentarzu pochwalić się swoim nickiem z gry Fortnite. Chciałem wam jeszcze zakomunikować, że dzisiaj o godzinie 18 lub 19 odpalam live'a, na którego was wszystkich zapraszam. Będziemy sprawdzali nowości, które zostały dodane do Fortnite, więc nie może was koniecznie zabraknąć. A podczas live'a też zrobimy sobie konkursy na karnety bojowe. Dobrze, moi kochani, udało mi się dołączyć. Po 10 minutach rozpocznij następny rozdział. Rozpoczynamy! Jest nasz paluch rybny, przebrany za tego disco guy, wiecie, tego chłopa. I co my tutaj mamy? Stajemy, w końcu na tej naszej kłodzie dopłynęliśmy do brzegu. Ledwo co na nogach stoi, z pewnością zmęczony, bo tyle się nadryfował. I mamy przed nami nową mapę. Okej. To idziemy. Idziemy przed siebie. Mogę podskoczyć. Mogę sterować tą postacią. Jesteśmy na tej małej wyspie, która była w zapowiedzi. Siema, gościu. To jest pewnie postać z karnetu. Za chwileczkę zobaczymy, jak on się nazywa. I to panienka chyba też jest z karnetu. Zarąbiste wprowadzenie do nowego sezonu. Siema, lala. Mamy taki sam kolor skóry, baby. Może polecisz na tego chuderlaka palucha. Dobra, sprawdźmy. Kto tutaj siedzi? Siedzą postacie z karnetu. Raz, dwa, trzy, cztery. Usiądź razem przy nich. Razem z nimi i ogrzej się w ognisku. Należy wam się wyjaśnienie. Dawaj, Dwayne. Przez ostatnie parę lat wszyscy sporo przeszliśmy, a o wielu rzeczach nawet nie pamiętacie. Tak. Daliście z siebie wszystko, ale dopóki nie uwolnimy punktu zerowego, czekają nas zagrożenia takie jak ostatnia rzeczywistość. Okej. Okej. Nie da się tego uniknąć. Więc potrzebuję waszej pomocy, by zniszczyć urojony reżim. Tak długo, jak wykorzystują punkt zerowy, zagrożony jest cały świat. No dobra. Z waszą pomocą możemy się uwolnić z tego miejsca i na dobre opuścić pętlę. Wrócimy do domu. Czyli wiemy, co mamy zrobić w tym sezonie, moi kochani. Wow. Dobrze to wygląda, nie? Nowa mapa. Śnieżne biomy. Pustynne biomy. I musimy się wydostać. O kurczę. Ten sezon ponoć ma być długi. Ma mieć... 100 ileś dni? Zapowiada się ciekawie. Mega ciekawie. No to lecimy! Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze łapeczki w górę, klikaj w tym momencie, mordeczko, i zapraszam cię na live'a. Za chwileczkę odpalamy. Dziś godzina 18:19. Będziemy rozdawali karnety bojowe, no i pod tym odcinkiem też możecie wygrać karnety. Wylogowanie powiodło się. Jak wylogowanie powiodło się? Jak ja się nie wylogowywałem? Uruchom ponownie, XD. Lecimy, moi kochani! Jesteśmy w końcu w nowym rozdziale i przed nami intro! Ta miejscówka jest OP! Okej. Przed nami główne postacie karnetu bojowego. Spider-Man! Nie no, wygląda to naprawdę mega, mega mocno. Ja już nie mogę doczekać tych umiejętności Spidermana. Ekipa, Fortnite, karnet bojowy. Odbieramy. Okej. Dostaliśmy coś do Core, do Szympańskiego, Charlotte, do Lśniąco-Grzywego oraz do Thorin. Dziękuję ślicznie. I moi drodzy, wbijamy do sklepu z przedmiotami. Sprawdzamy, co jest. Okej, świąteczne skiny, nic ciekawego. Wspieramy twórcę, wpisujemy Farel przez 2L, tak jak pod spodem, i kupujemy karnet bojowy. Pałdolce zostały przecenione, kosztowały 31,99, teraz za 1000 płacimy 27,99, więc spoko, mega się jaram i kupujemy 13,5 tysiąca pałdolców, więc wy zostawcie łapeczkę w górę. 13,5 tysiąca wystarczy. Odbieramy, dziękuję. Dalej. Okej, dostałem teraz jakiś prezent, ale Wiksa, dziękuję, wyposażam. Co jest? Dobra, zamknijmy te prezenty już. Wow. Są mega dymy, nie da się nic kupić, nic zrobić. Serwery są mega przeciążone, wszystko jest mega opóźnione. Zbieramy wszystko na pierwszej stronie. Kupujemy oczywiście max karnecik. Kup poziomy. I
moi drodzy, nic się nie dzieje, bo są takie lagi. I mamy to, moi drodzy, odbieramy nasze nagrody piękne. 500 gwiazdek bojowych. Nie no, jak będzie mi się tak lagowało, to nie wytrzymam. 100 poziomów kupione. Mamy już 101 poziom. Znowu jakiś błąd. Okej, zacznijmy przegląd postaci z karty bojowego. Mamy taką szantę. I też jest tutaj dostępny Ronin. Postarajmy się odebrać tą nagrodę. No niestety mi to laguje, więc sobie po prostu obejrzymy. A na live'ie wszystkie postacie wam dokładnie przedstawię, obrócę z każdej strony jak chcecie. Okej, jednak się udało. Wyposażamy sobie Ronina. Mamy taką szantę w skali 1 do 10, daje jej 8. 8, nawet jest fajna. To coś innego totalnie, jeszcze czegoś takiego nie było. Mamy Ronina, chłopa z kitką. Fajny, fajny kostium. Kostium, skin, jakiś taki ala samuraj, też daje mu 8. Lecimy dalej. Do tego jest taki plecaczek, takie malowanko. To jest lotnia, o kurde. Ej, ale te miecze są przekozackie. Ten cały secik będzie wyglądał mocarnie. Mamy fałdolce. I mamy też sztandar. Bardzo fajny sztandar. Lecimy dalej. Jest emotka jakaś. Uwaga, co on robi? Okej. Nie kumam tego, ale jakby się naładował jakąś siłą. Księżycowy ładunek. No dobra. Do tego będzie taka katanka. O, kurczę. Katankę już jedną mam, ale i tak jest fajna. Jest taki ekran też czytywania, na której jest Shanti, opowieść Shanti. Malowanie do AK, czyli będzie nowe AK. Takie malowanko, fałdolce, lotnia. Dosyć fajna. Daję jej 5. Plecaczek, kozaczek. No, tutaj 8 wlatuje i Ronin. W tatuażach niebieskich. Ciekawa, ciekawa odsłona. Daję 9. Malowanko. Takie sobie. Mamy emotkę, uwaga! Mały monsterek! Ależ kozak, jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek z małym monsterkiem, no to zostawcie łapkę do góry. Mamy taki plecaczek, w którym jest jakiś kilof i naboje. Ekran wczytywania fajny, fajny, fajny. Lubię takie artystyczne ekrany. Profesor John Lama! Fajny, kozacki skin. Jeden będzie, to będzie jeden z moich ulubionych w tym sezonie. Do tego mamy smugi. Oczywiście lampce daje dyszkę, dyszkę. Smugi oceniam na 4. Lecimy dalej. Kolejne malowanko. O kurde, happy. Nie wiem co jest napisane z tyłu, bo nie widzę. Happy co? Happy coś, ale kozacko wygląda ten monster truck. To jest jeszcze w dodatku lama. Samochód zrobiony na lamę. Uszy ma, zarąbisty. To jest dyka mocna. No i profesor John Lama. Oddziały specjalne, no tutaj daje nawet 11 dla takiego skina. I mamy taniec. Emotka, co on narysuje? Serduszko! Nie no, cute, super. Ronin w lepszej odsłonie. Dzika włócznia, ale dziwny kilo. Czegoś jeszcze takiego chyba nie było. Mamy nową dziewczynę, Opoka. Z taką maską kotka. No tutaj jej daję 9. Nie jest zła. Fajna taka piegowata. Ładna, ładna dziewczyna. Lecimy dalej. Malowanko do niej takie damskie z kotkiem. Super. I mamy skrzyneczkę. Z diamentami. No, ta skrzynka jest ciekawa. Tu daję 8. Mamy Opokę z czapeczką do tyłu. Fajnie wygląda. I mamy gumo siata. Co? Plecak z takimi gumami. Jest chłop, gumiak. Coś tego typu jak był bananek. No dobra, pan automat do gum to jest. Jak spadamy, to za nami się ciągnie guma balonowa. Kilof wygląda w ten sposób. No dobra, cały zestaw gumiaka oceniam na dychę. Lubię takie cukierkowe zestawy. I mamy do niego taniec. Aha, taki złowrogi śmiech, tak? O kurczę, no dobra. Lecimy dalej. Pan gumiak testuje gumę. Żuje ją i... puszcza bańkę. Nie, on jeszcze lata sobie, ale słodziak. I tu jest, o kurczę, gumiak w innej odsłonie, zarąbisty.
Moja nowa nuta do lobby, widzowie! Tak jest. I to jest co? Bomber balonowy, ale kozak! To jest lotnia przekozacka. Mamy coś jeszcze takiego. I o kurde, ale to jest creepy ekran wczytywania. Wow. No i mamy tą panią. Harlowe. Jak zwał, tak zwał. Rzadko się zdarza postać z różową skórą, ale fajna. Tu jest mocna dyszka. Mamy Ronina w odsłonie takiego już prawdziwego samuraja z kapturem. I w masce. No tutaj też mocna dycha. Lotnia. Kilof. Nic ciekawego. No i za setny poziom jest Spider-Man. Czekaj. Powoli. Smugi. Spider-Man. Ta pani w kombinezonie. W plecach Spider-Mana z kostiumem. O, ale kozak. Emotka. Sztandar. 5V dolców i emotka. A to jest z tego mema, co Spider-Man tak pokazuje. Jeden na drugiego w tym samym czasie. XD. I mamy emotkę. Co jest? Jak ta emotka będzie działała w grze? O kurde. I mamy Spider-Man strój symbiota. Wow. Wow. O dobra. Tutaj mocne dychy. Mocne dychy. Odbierzmy sobie wszystkie nagrody. Czy się da teraz? Czy laguje? No niestety nie jestem w stanie teraz tego odebrać. Więc moi kochani, odbierzemy sobie na live. Dajcie znać w komentarzu, który ze skinów wam się najbardziej podoba. No i oczywiście wbijajcie na live'a, ponieważ będziemy sprawdzali wszystkie nowości. No i oczywiście zrobimy jeszcze jakiś konkursik dla moich wspierających, więc wszystkich serdecznie zapraszam. Widzimy się na live. Trzymajcie się. Cześć!